Witajcie, u mnie już pomału widać jesień, co widać po tych liściach, które spadają z orzecha. A ja mam w planie, tak jak mówiłem ostatnio, remontować te meble ogrodowe. To są meble, które będą miały teraz drugie życie. Wszystko na konstrukcji metalowej. To nie są meble gdzieś zakupione w markecie. To jest zrobione dość solidne. Tutaj są płaskowniki pełne. Nie ma praktycznie żadnych profili w tym miejscu. Jedyny profil, jaki znalazłem, to przy tym stoliku. O, tutaj, tu jest jakiś profil, a reszty to jest całe pełna stala. Wezmę się na początek za wyremontowanie tej pufy, tak żeby zobaczyć, jak to idzie. Oczyszczę sobie to wszystko z tej rdzy i z tego starego lakieru. Tu jeszcze są jakieś ślady drewna, które kiedyś było tutaj przykręcone. Także wszystko sobie to pooczyszczam. Tu będę musiał otwory zrobić, żeby można było później do czego przykręcić deski. No i zacznę malować. Oczywiście nie będę się tym cały czas zajmował. W międzyczasie przycinam tuję, tak jak tutaj widać. Trochę mi się teraz zrobiło jaśniej tutaj w tym moim warsztacie. Więcej słońca jest. Proszę, jaki piękny prześwit. Więc będzie mi się fajnie pracowało. Drewno do tych mebli też jest z odzysku. Tutaj są deski z jakiejś podłogi. Muszę trochę tych gwoździ powyrywać i pozbyć się tego starego lakieru. Ten lakier tutaj właściwie odchodzi już sam. No ale myślę, że jak przeczyszczę to szpachelką, szczotką drucianą, ewentualnie później jeszcze opalarką, także spokojnie się wyczyści. Także te wszystkie deski, cała ta kupa desek, to są deski z odzysku. Też będą miały teraz drugie życie, właśnie będą przeznaczone na ławkę. Na ławkę i tu jeszcze jest stół. Dwie ławki, pufa i ten stół. To też będzie tutaj, zamiast tych płytek, będą deski. Konstrukcja metalowa pufy wyczyszczona. Nie nagrywałem tego, żeby was nie zanudzać. W każdym bądź razie używałem Boscha z taką tarczką do czyszczenia. Miałem jeszcze śruby do obcięcia, więc musiałem użyć zwykłej tarczy. Taką krętarkę z papierem ściernym drobnym i szlifowanie ręczne papierem oraz szczotką drucianą. Nawet to sprawnie poszło, nie było problemów. Wiadomo, jest to tak wyczyszczone pod lakier, ten, który się kładzie na rdze, więc nie starałem się aż tak bardzo, żeby to wszystko do gołego metalu wyczyścić. To sobie odłóżmy na bok. I teraz pokażę wam, z których desek ja będę robił resztę. Tu mam dwie takie stare listwy. Będą mi potrzebne. I deski. Te gwoździe muszę usunąć i tutaj z tej strony lakier usunąć. Potrzebuję trzy takie deski, bodajże ja tu mam wymiary napisane. Trzy deski na 41,5 cm z tego i dwie takie listwy na 37,8 mm. Także ja sobie spokojnie teraz te deski wyczyszczę, powyrywam gwoździe, podocinam, a na samym końcu będę malował. Oczywiście bez siekierki się nie obejdzie. To jest chyba moje ulubione narzędzie. Thank you.
drewno jest bardzo miękkie, chyba z racji tego, że jest stare, bo popatrzcie, jakie tutaj są dziury po tych gwoździach. Ja będę starał się to obcinać tak, żeby nie wykorzystywać tych fragmentów z dziurami. Potrzebuję krótkie deski, więc nie będzie problemów. Nie udało mi się wszystkich gwoździ wyciągnąć. Kilka zostało, ale będę tak robił, żeby nie ciąć w tych miejscach, gdzie są ślady po gwoździach. Deska też nie jest idealnie prosta, jest trochę zwichrowana, ale potrzebujemy w miarę krótkie deski, więc nie powinno nam to przeszkadzać. Tak myślę przynajmniej. Dobra. Robimy pierwsze cięcie. Okulary oczywiście muszą być. Jedna deseczka jest. Mamy drugą. To by było tyle, jeżeli chodzi o cięcie. Ja sobie teraz przymierzę, jak to wygląda. Czyli tak, te krótkie idą tutaj. Widzę, że dość pasownie ucięte, ale to nic nie szkodzi, ja jeszcze będę to szlifował, więc ta szpara tutaj się taka minimalna zrobi i te deski pójdą tutaj. Te już są zrobione z luzem. O, raz, dwa, trzy. Tak to będzie wyglądać. To, że tu jest tak krzywo w tym momencie, to tylko dlatego, że ta deska tutaj nie doszła, ale ja ją szlifnę i na spokojnie wejdzie. Myślę, że pufa będzie jak złoto. To biorę się za szlifowanie, a potem będę wszystko malował. Oczywiście palnik, który trzeba zapalniczką odpalać. Spalam teraz ten stary lakier. Ja już robiłem próbę na kawałku i po opaleniu tej deski, zaraz wam pokażę, po prostu przeszlifuję to delikatnie papierem ściernym. I tą prawą stronę, bo to będzie prawa strona, tak zostawię, przemaluję tylko lakierem bezbarwnym. O, tu jest ten stary, spalony lakier. Dobra, później sobie pozostałe deski zrobię. I to tylko tak przeszlifuję papierem. Może jakimś drobniejszym później i przemaluję lakierem bezbarwnym i tak będą wyglądały deski. Oczywiście tu z boku i tu z tyłu, no to muszę szlifnąć, ale to już szlifnę sobie boszem, tak jak do tej pory szlifowałem deski.
Więc myślę, że to jest najlepszy sposób i fajny kolor. Deski mam już przygotowane do malowania. Szlifnąłem je z tej strony szlifierką kątową. Tak jak zawsze szlifuję deski. Nie nagrywałem tego, bo mam wrażenie, że ja tylko pokazuję, jak szlifuję deski i nic więcej. Więc tego szlifowania nagrywałem. Tu z tej strony przejechałem tylko delikatnie papierkiem ściernym, takim drobnym. Opaliłem sobie jeszcze z boku, żeby ten kolor był jednolity. I tak samo z tymi deskami. To musiałem opalić z trzech stron, właściwie z pięciu. Tu z góry, po bokach i te krótkie elementy. To wszystko szlifowałem szlifierką kątową. I tak to wygląda teraz na konstrukcji. Próba taka generalna. Od razu powiem, że te listwy krótkie jednak przyciąłem, bo one strasznie ciężko tu wchodziły. Nie byłem w stanie szlifnąć tego tak, żeby były luźno. I tak to będzie wyglądało. To teraz to maluję wszystko lakierem bezbarwnym i to maluję lakierem czarnym. Mam tu przygotowany taki, bez reklamy oczywiście, ale to jest, mi się wydaje, środek już znany i stosowany, także śmiało można malować na elementy metalowe, trochę zardzewiałe. No to co? To do dzieła! Konstrukcja już pomalowana, dwie warstwy czarnego lakieru, ładnie to już wyschło. I deski również przepuściłem dwa razy lakierem bezbarwnym, także można skręcać. To zaczynamy. Pierw sobie tutaj poukładam po prostu luźno. Szczerze mówiąc, nie będę nic odmierzał, tylko po prostu skręcam na oko. I gotowy. A oto efekt końcowy. No powiem wam, jak na meble do ogrodu, no to jest ładne. Postawię to koło tych starych mebli. O, ciężkie. Widać porównanie. No jestem pod wrażeniem. Jak wszystkie meble tak wyjdą, to będzie naprawdę fantastyczny komplet. I to by było tyle na dzisiaj. Następnym razem, jak będę robił pozostałe dwie ławki oraz stół, na pewno nagram, jak to wszystko wyszło i pokażę wam. Wydaje mi się, że w komplecie będzie to wyglądało rewelacyjnie. To tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam i do następnego razu.